szerzenia kłamstwa z truchu oporu. Trzeba to przerwać. Czas zastąpić ich toksyczne kłamstwa prawdą. Ale mają rozległą sieć satelitarną. Dopóki działa, to oni sterują narracją. Jarvis zidentyfikował kilka central satelitów celowniczych, które kierują ich łącznością. Wiem, o czym myślisz. Jeśli rozwalimy jedną, cała sieć padnie. Przynajmniej na parę godzin. Moglibyśmy wysyłać wiadomości do całego ruchu oporu. Tymczasowo. Każde słowo musi być ważne. Nie mamy broni, która mogłaby zniszczyć satelitę. Jakieś pomysły? Satelita jest połączony z Ziemią za pomocą wielkiej windy kosmicznej. Tak się tam dostaniemy. Trzeba zacząć od zdobycia kodów startowych do tej windy kosmicznej. To będzie ryzykowne. Gra jest warta świeczki, Hill. Ruch oporu wciąż jest słaby. Musimy jakoś zorganizować nasze siły. Działająca łączność jest nie do przecenienia. Zakładam, że wiesz, gdzie znaleźć te kody. Jarvis trochę pogrzebał. Ma je dowódca miejscowej bazy AIM, więc złożymy mu wizytę. Dobra, zdobądźmy te kody startowe. W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. Środku. Zwróćmy jego uwagę. Niedaleko was jest skrzynia ze specjalnym zasobami. Odejdź!
zbieram kody startowe. Niezupełnie. Pani komandor? Windę kontroluje kilkupunktowy system uwierzytelniania, zasilany przez 3 skrzynki przyłączeniowe. Jeśli macie dostać się do środka, Jarvis musi przejąć nad nimi kontrolę. Dlaczego nigdy nie może być łatwo? AIM postawiono w stan najwyższej gotowości. Spodziewajcie się oporu w centrum transportowym. Uwagajcie!
Teraz albo nigdy. Radzę dotrzeć do windy, zanim wyłączą ją na dobre. Jednemu z naszych sojuszników z ruchu oporu przydałaby się pomoc. Jestem najsilniejszy. Making progress. Widzę wrogu. Zyskajcie dostęp do 3 skrzynek, które blokują system bezpieczeństwa, żeby Jarvis mógł dostać się do środka. AIM będzie próbowało go wykopać, więc musicie odeprzeć jego siły. Wrogowie! Im więcej skrzynek, tym lepiej. Nie odpuszczajcie. Musicie odciąć AIM od skrzynek. I jedynki wyglądają obiecująco, ale musimy utrzymać kontrolę nad skrzynkami. AIM odzyskało kontrolę nad skrzynką. Musicie odciąć AIM od skrzynek. Dobrze, Jarvis bierze się do roboty. AIM odzyskało kontrolę nad skrzynką. Powstrzymamy ich! Wszystkie blokady bezpieczeństwa w windzie wyłączone. Możecie ruszać. Dobra, do roboty! Czas na bardzo długą przejażdżkę windą. Ostrzeżenie. To będzie dość wyboista droga. Trudno powiedzieć, jakie systemy ogromne ma ten satelit. Wchodzimy tam, włączamy autodestrukcję i wynosimy się. Jasne? Jak słońce. Wykrywam ruch wielu wrogów w sieci.
Jakiś plan? Przebijmy się do węzła centralnego i przeciążymy ich systemy zasilania. Uważajcie. Znajdźcie konsolę, żeby otworzyć drzwi do węzła centralnego. Amy naprawdę lubi wszystko powielać, co? Tak, musicie zniszczyć wszystko, inaczej satelita nie przestanie działać. Czekamy. Jak tylko załatwicie tego satelitę, wyślemy naszą wiadomość, gdzie się da. Zaczyna się rozpadać. Możemy nadawać do naszych placówek na wschodnim wybrzeżu. Cały Zostało 30 sekund.
Zabierajcie się stamtąd! Zaraz wybuchnie! Zabierajcie się stamtąd! Zaraz wybuchnie! Zabierajcie się stamtąd! Zaraz wybuchnie! Proszę się natychmiast ewakuować.